Materiał jest fragmentem książki Ramię Krzep, Ojczyźnie Służ. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce pod redakcją Mirosława Filipiaka. Opracowanie histmag.org we współpracy z wydawnictwem IPN. Czyta Jakub Jagodziński. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału. Jak rozwijał się Związek Sokołów Polskich w Ameryce? W drugiej połowie XIX wieku znacząco wzrosła liczba ludności polskiej w Ameryce. Chęć podtrzymania więzi z rodakami doprowadziła do stworzenia organizacji nawiązującej do Lwowskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Jednak początki nie były łatwe. W drugiej połowie XIX wieku rozpoczął się intensywny napływ ludności polskiej do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych. O ile w 1870 roku w Ameryce mieszkało 50 tysięcy osób pochodzących z różnych terenów Polski, to 20 lat później ich liczba wynosiła już milion, a w 1910 roku 3 razy więcej. Polscy osadnicy zamieszkiwali głównie w trzech najbardziej uprzemysłowionych stanach, czyli Pensylwanii, Nowym Jorku i Illinois. Narastała wśród nich chęć zachowania więzi ze współrodakami i krzepła koncepcja podjęcia akcji na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Jedną z organizacji, która miała odegrać w tym dużą rolę, było Sokolstwo. Jego ideę stanowiło działanie na rzecz pobudzania postaw obywatelskich i narodowych oraz ducha bojowego poprzez wzmacnianie tężyzny fizycznej jego członków, działalność paramilitarną i niepodległościową. Wzorem do powstania organizacji za oceanem stało się działające w Galicji Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, którego pierwsze gniazdo powstało 7 lutego 1867 roku we Lwowie. Trudne początki sokolstwa w Ameryce. Pierwsze gniazdo sokoła zostało założone w 1887 roku w Wietrznym Mieście pod nazwą Sokół Polsko-Amerykański w Chicago Hill. Założycielem towarzystwa był Felix L. Pietrowicz. Organizacja liczyła 33 członków, a ćwiczenia odbywały się 2 razy w tygodniu i były prowadzone wspólnie z czeskim towarzystwem gimnastycznym Czechie przez instruktora Karola Sztulika. 28 kwietnia 1888 roku odbył się ich pierwszy wspólny publiczny pokaz gimnastyczny. Wstęp został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność, wzbudzając powszechny podziw. Mimo trudności z brakiem fachowej opieki instruktorskiej oraz przeniesieniem się członków organizacji do innych dzielnic miasta, to nie zniechęcało to ich do podejmowania kolejnych wysiłków na rzecz prowadzenia dalszej działalności w polskiej dzielnicy Wojciechowo. 2 lata później, 31 stycznia 1892 roku, część dawnych członków pierwszego gniazda w Chicago założyła Towarzystwo Sokół Polski numer 2. Następnie w okolicy zaczęły powstawać kolejne gniazda, choć trzeba przyznać, że ich organizacja szła dość powolnie. Jak twierdzili ówcześni, było to spowodowane m.in. niską świadomością narodową polskich emigrantów, którzy opuścili kraj ze względów ekonomicznych i ideały sokolstwa nie przykuwały ich uwagi w znaczący sposób. W ciągu kolejnych 7 lat powstało łącznie 12 gniazd zrzeszających 229 członków, jednak nie zacieśniały one między sobą więzów współpracy. Ważny moment nastąpił w 1894 roku, w setną rocznicę wybuchu powstania kościuszkowskiego. Okoliczność tę postanowiono wykorzystać do wzmocnienia i rozpropagowania idei Sokolej. 7 stycznia zapadła decyzja o utworzeniu Związku Sokołów Polskich w Ameryce. W zebraniu inaugurującym uczestniczyli przedstawiciele 4 gniazd. Pierwsze władze Związku tworzyli prezes Kazimierz Żychliński, wiceprezes Szczęsny Zachajkiewicz, sekretarz Leon Nowak, skarbnik Antoni Grunwald, naczelnik Leon Mieczyński oraz członkowie Wydziału Zarządu Maksymilian Barański, Jan Bauer i Juliusz Szczepański. Przed inicjatorami i założycielami związku było wiele mozolnych lat pracy ideowej i organizacyjnej. Struktura i program działania Związku Sokołów Polskich.
Związek Sokołów Polskich miał określoną strukturę organizacyjną, której główne elementy przetrwały do dzisiaj. Zbudowany został hierarchicznie, z podziałem na 3 stopnie. Najmniejszą jednostką były gniazda zrzeszające sokołów i sokolice lub dziatwę sokolą. Poszczególne gniazda łączyły się w okręgi, które następnie tworzyły związek. Każdy z elementów tej organizacyjnej układanki miał swoje władze, a na czele ZSP stał wydział, zarząd. Przyjęto również tak zwane zasady sokole, będące w istocie dekalogiem obowiązującym każdego członka organizacji. W 10 punktach ujęto reguły tworzące wzór postępowania sokołów i sokolic, a tym samym mające pomóc zbudować etos sokolstwa. We wspomnianym dekalogu określono między innymi warunki, jakie powinien spełniać kandydat do ZSP oraz poruszono kwestie oddania, odpowiedzialności i sumienności członków ruchu, ich wzajemnego szacunku i konieczności pielęgnowania własnych korzeni, choćby przez posługiwanie się czystą polszczyzną, a także solidarności ze współtowarzyszami. Ważnymi punktami były też te mówiące o dawaniu dobrego przykładu, krzewieniu idei sokolej i dbaniu o tężyznę fizyczną. Oprócz zarządu, ważną rolę w działalności sokoła odgrywały walne zjazdy delegatów reprezentujących poszczególne gniazda. Pierwszy z nich odbył się w Chicago 27 stycznia 1895 roku pod przewodnictwem Jerzego Smulskiego. Wzięło w nim udział 12 delegatów reprezentujących 4 gniazda liczące łącznie 150 osób. Kolejny zjazd odbył się w dniach 1-3 sierpnia 1896 roku, również w Chicago. Tym razem wzięli w nim udział przedstawiciele 7 gniazd. Wyłoniono nowy zarząd. Na kolejną kadencję wybrano prezesa Kazimierza Żychlińskiego. Funkcję naczelnika powierzono Adamowi Osińskiemu, a stanowisko sekretarza Stanisławowi Osadzie. Uchwalono też 12-centowy roczny podatek na rzecz Skarbu Narodowego w Rapperswilu. Na zakończenie obrad odbyła się wycieczka oraz pokaz ćwiczeń gimnastycznych dorosłych i dziatwy sokolej. Po zjeździe nowy zarząd na zebraniu 21 sierpnia 1896 roku podjął decyzję o utworzeniu miesięcznika Sokół, mianując jego redaktorem Stanisława Barszczewskiego. W 1897 roku miało miejsce podniosłe wydarzenie, które na stałe wpisało się w historię amerykańskiego sokolstwa. 25 kwietnia odbyła się uroczystość rozwinięcia pierwszego sztandaru sokolego. W słoneczne niedzielne popołudnie głównymi ulicami polskiej dzielnicy przeszedł pochód złożony z członków gniazd, przedstawicieli organizacji polonijnych i przyjaciół sokolstwa. Podczas części oficjalnej płomienne przemówienia wygłosili Adam Błaszczyński, redaktor Zgody organu prasowego Związku Narodowego Polskiego Franciszek Jabłoński, prezes Związku Sokołów Polskich Kazimierz Żychliński oraz Teofila Samolińska z Centralnego Towarzystwa Polek w Ameryce. Następne zjazdy odbywały się cyklicznie, gromadząc coraz więcej uczestników. Jednakże sam początek XX wieku przyniósł zauważalne zahamowanie rozwoju związku. Niektórzy uważali ten stan za pokłosie przeniesienia siedziby władz sokolstwa do South Bend. Inni przyczyny upatrywali w chłodnym stosunku Polaków do organizacji, wynikającym z braku korzyści materialnych płynących z przynależności do ruchu sokolego. Część członków chcących wzmocnić organizację postulowała połączenie ze Związkiem Narodowym Polskim, co zostało jednogłośnie wyrażone na zjeździe chicagowskim zorganizowanym w dniach 3-5 lipca 1905 roku, a ostatecznie sfinalizowane na Sejmie Walnym ZNP 2 miesiące później. W ten sposób wszystkie gniazda sokole stały się automatycznie grupami związku. Rozłam w Związku Sokołów Polskich. Nie wszystkim członkom Związku Sokołów Polskich odpowiadało połączenie z ZNP i 22 kwietnia 1906 roku na nadzwyczajnym zjeździe 5. okręgu ZSP w Bridgeport delegaci reprezentujący 7 gniazd postanowili założyć nową organizację pod nazwą Zjednoczenie Sokołów w Ameryce. Zerwali stosunki z ZNP, jak i macierzystą jednostką.
Powstanie Zjednoczenia poparł późniejszy wieloletni i zasłużony prezes Sokolstwa Teofil Starzyński. Mimo usilnych prób rozbicia nowego stowarzyszenia i agitacji prowadzonej przez ówczesny zarząd ZSP, utrzymało się ono do 1909 roku. Połączenie ZSP z ZNP miało swoje dobre i złe strony. Sokolstwo zyskało większe grono odbiorców. W Zgodzie na jednej ze stron utworzono dział Sokoli. Łącząc się ze znacznie liczniejszym i bogatszym partnerem, Sokolstwo mogło też liczyć na środki finansowe. Złą stroną natomiast było odwrócenie się od potencjalnych nowych członków, którzy nie zgadzali się z polityką ZNP, takich jak na przykład osoby ze Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego. Przez antagonizmy między tymi organizacjami wielu polskich księży zaczęło nieprzychylnie, a nawet wrogo odnosić się do Sokolstwa. W szeregach organizacji nasilał się ferment, widoczny już na nadzwyczajnym zjeździe w Chicago w 1906 roku oraz na walnym zjeździe i zlocie w lipcu 1907 roku, co ostatecznie doprowadziło do rozłamu na 9. zjeździe Sokolim w Cleveland w 1909 roku. Od tego momentu Sokolstwo funkcjonowało w dwóch związkach. Pierwszy, większy, na czele z Bolesławem Wleklińskim, z siedzibą w Chicago, działał pod nazwą Związek Sokołów Polskich, ściśle współpracując z ZNP i opowiadając się za programem narodowej demokracji. Drugi, z siedzibą w Nowym Jorku, na prezesa wybrał Emila Elektorowicza, a następnie Hieronima Stępińskiego. Podkreślał swoją niezależność i nie wykluczał zbrojnej walki z Rosją. Funkcjonował jako wolne sokolstwo. Rosnące napięcia między największymi mocarstwami spowodowały zintensyfikowanie przygotowań wojskowych i zaowocowały znacznym wzrostem liczby członków ruchu sokolego. Sam odłam chicagowski w ciągu 2 lat powiększył się dwukrotnie. W 1911 roku, podczas 10. zlotu i zjazdu sokolego w South Bend, związek liczył już 8438 członków. W tym czasie odłam nowojorski, choć rozwijał się wolniej, w swoich szeregach miał około 5000 druhów i druhen. Zorganizował też 2 zjazdy. Pierwszy odbył się w 1910 roku w Carnegie w Pensylwanii, drugi rok później w Toledo w Ohio, który to zapisał się w historii Sokolstwa znamiennymi uchwałami przyczyniającymi się do militaryzacji ruchu. Wprowadzono wówczas w gniazdach obowiązkową musztrę i ćwiczenia wojskowe. Postanowiono także przeprowadzić kurs gimnastyczno-wojskowy, który odbył się w Filadelfii w 1912 roku pod kierunkiem Włodzimierza Świątkiewicza, instruktora z Polski. Na jego zakończenie, w dniach 13-14 września, odbył się nadzwyczajny zjazd delegatów, w którym wzięła udział również delegacja z Chicago z prezesem Janem Kikulskim na czele. Tak rozpoczęły się rozmowy, których celem było połączenie 2 zwaśnionych odłamów sokolstwa. Jedność życie, śmierć rozbicie. Zjednoczenie ruchu sokolego w Ameryce. Podjęte w Filadelfii ustalenia doprowadziły do spotkania 28 października 1912 roku w Cleveland. W skład utworzonej wówczas komisji ugodowej weszli przedstawiciele zarządów obu organizacji. Owocem tych rozmów było wypracowanie kompromisowej konstytucji. Zjazd zjednoczeniowy odbył się w Pittsburghu w dniach 15-16 grudnia 1912 roku. W momencie połączenia Sokolstwo liczyło około 12 tysięcy członków. Po wielogodzinnych, burzliwych naradach udało się wypracować konsensus i wybrać nowy zarząd w składzie prezes Teofil Starzyński, wiceprezes Błażej Mruczek, sekretarz Adam Płótnicki, skarbnik Franciszek Posłuszny, naczelnik Witold Ścibor-Rylski. Na siedzibę władz wytypowano Pittsburgh. Należy dodać, że działalność Związku Sokołów Polskich w Ameryce stała się łatwiejsza, gdy uzyskała aprobatę polskich księży, wyrażoną podczas ich zjazdu w Detroit w dniach 7-8 lutego 1912 roku. W spotkaniu wzięło udział około 300 duchownych, którzy przyjęli rezolucję uznającą sokolstwo za organizację pożyteczną dla młodzieży
i godną szczerego poparcia. Chętnie również zaczęli użyczać sal parafialnych na spotkania członków organizacji. Na barkach Teofila Starzyńskiego i Witolda Ścibora-Rylskiego spoczął obowiązek reorganizacji drużyn Sokoli. Należało jak najszybciej usunąć różnice powstałe w wyniku rozłamu i dążyć do realizacji postanowień rezolucji, która zobowiązywała Sokolstwo do walki o wspólny front działania z Komitetem Obrony Narodowej w ogólnych sprawach narodowych, jak również do przetworzenia Sokolstwa w Ameryce w polskie pogotowie bojowe. Rozpoczęło się przekształcanie Sokolstwa w karne oddziały wojskowe, doskonale obeznane z zadaniami służby polowej. Regulamin szkolenia wojskowego został opracowany przez Ścibora Rylskiego i zatwierdzony 21 lutego 1913 roku. Utworzono grono instruktorskie, pełniące funkcje doradcze i wykonawcze zarządu. Do jego kompetencji należało regulowanie spraw związanych z zakresem szkolenia, kwestie umundurowania, wyposażenia i tym podobne. W skład organu wchodził naczelnik wraz z zastępcami, naczelnicy okręgowi i, powoływani w razie potrzeby, druhowie. Władze Sokoła kładły nacisk na ujednolicenie umundurowania. Formacje Sokole, traktowane jako zaczątek Wojska Polskiego, miały wyglądać profesjonalnie i godnie. Poważnym problemem okazało się wyposażenie Sokołów w broń. Istniały bowiem pewne przeszkody, także natury prawnej, uniemożliwiające zakup karabinów nowego typu, dlatego zdecydowano się na zaopatrzenie druhów w karabiny jednostrzałowe. W 1913 roku naczelnik Witold Ścibor-Rylski rozpoczął organizowanie 2-tygodniowych kursów wojskowych. Ich terminy dostosowane były do możliwości urlopowych uczestników, którzy musieli przerywać swoją pracę zawodową w celu odbycia szkolenia. Każdy dzień kursu rozpoczynał się o godzinie 6, a kończył po godzinie 21 i zaplanowany był tak, aby jak najefektywniej wykorzystać go do przyswajania nowej wiedzy. Przeprowadzano szereg zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących najważniejsze zagadnienia z dziedziny wojskowości. Jedną z przeszkód w prowadzeniu szkoleń był brak podręczników wojskowych. Na początku czerwca 1913 roku naczelnik Ścibor-Rylski podjął się przygotowania skryptu będącego zbiorem niezbędnych wiadomości dla przyszłych rekrutów. W swojej pracy oparł się na regułach i przepisach austriackich, które jako byłemu żołnierzowi tej armii były najlepiej znane i uważał za najbardziej praktyczne. Wspierał się ponadto zasadami opublikowanymi przez Wspólną Komisję Regulaminową Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich. Zbiór artykułów i instrukcji wojskowych był podzielony na dwie części. Pierwsza zawierała informacje na temat wyszkolenia wojskowego, druga zaś dotyczyła spraw takich jak zachowanie się dowódców i sztabów, sporządzanie rozkazów i meldunków, służba łączności, przemarsze, obozowanie, wywiad i maskowanie, ubezpieczanie, służba zwiadowcza, działania kawalerii i artylerii oraz partyzantka. Podsumowując, w 10 turach 2-tygodniowych kursów militarnych przeprowadzonych w 1913 roku wzięło udział 353 Sokołów. Kursy oficerskie w Cambridge Springs i Toronto. Realizując misję wojskowego przygotowania członków organizacji, należało wyszkolić kadrę dowódczą, która swoimi umiejętnościami dorównałaby oficerom armii regularnej. W tym celu 1 maja 1914 roku Sokolstwo przeprowadziło pierwszy kurs oficerski w Kolegium Związku Narodowego Polskiego w Cambridge Springs w Pensylwanii. Kurs trwał 2 miesiące i wzięło w nim udział 56 kursantów, naczelników, podnaczelników okręgowych i najzdolniejszych Sokołów. Jego realizacją zajął się Ścibor-Rylski przy wsparciu druhów Bartmańskiego i Flakiewicza. 30 czerwca ogłoszono listę 49 absolwentów, którzy uzyskali nominacje oficerskie. 11 otrzymało stopień starszych drużynowych, odpowiednik kapitana, zaś 18 stopień plutonowych, odpowiednik porucznika. W końcu 1916 roku, na mocy tajnego porozumienia z władzami Kanady, 23 młodych ochotników wysłano na kurs wojskowy prowadzony na Uniwersytecie w Toronto. Szkoleniem przyszłych podporuczników dowodził pułkownik Arthur Dorlepin. 17 marca 1917 roku ponownie otwarto szkołę podchorążych w Cambridge Springs w Pensylwanii. Jej komendantem został naczelnik Franciszek Dziób.
Pierwsza grupa sokołów będących narybkiem młodszej kadry dowódczej liczyła 80 osób, a sam kurs trwał 3 miesiące. Podczas zjazdu, którego osią była sprawa Polski, przyjęto rezolucję mówiącą m.in., że sokolstwo w Ameryce uzna władzę naczelną i podda się pod kierownictwo takiego rządu narodowego w Polsce, jak i sokolstwo w kraju uzna i sokolstwu w Ameryce poleci. Przygotowano też memoriał adresowany do prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona oraz wszystkich ambasadorów rezydujących w Waszyngtonie. Wystąpienie to uznawało prawa Polski do pełnej niepodległości. Dokument został wręczony prezydentowi przez przedstawicieli sokolstwa w lutym 1915 roku i bardzo dobrze przyjęty. Prezydent zapewnił członków delegacji, że nie omieszka podnieść sprawy polskiej i bronić jej ze wszystkich sił. Związek Sokołów Polskich stanął jednak przed dylematem. Czy posyłać swoich druhów do walki bez gwarancji, że będą bić się o Polskę? I czy mocarstwa wzywające Polaków do broni zapewnią krajowi niepodległość? Postawiono więc na ostudzenie zapału młodzieży i wydano odezwę, w której nakazano: stać i czekać rozkazu. Nie mamy prawa na niepewne losy waszą ofiarę skazywać, rzucać na oślep zapał i poświęcenie. Po ogłoszeniu tej odezwy jeszcze bardziej wzrosło napięcie w szeregach sokolstwa. Jego czołowi działacze stali się obiektem różnych ataków, w tym obelg i gruźb. Idea Armii Kościuszki Ignacego Jana Paderewskiego. 1 kwietnia 1917 roku odbył się zjazd nadzwyczajny Związku Sokołów Polskich w Ameryce. Zaproszony na jego obrady Ignacy Jan Paderewski w płomiennym przemówieniu apelował o utworzenie 100-tysięcznej Armii Kościuszki. Polskie jednostki miałyby operować u boku armii amerykańskiej jako odrębne oddziały. Paderewski przeczuwał bowiem rychłe przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny i wprowadzenie przymusowej służby wojskowej. Wtedy to około 200 tysięcy Polaków utonęłoby w morzu obcej armii i nikt nigdy nie pamiętałby ich bohaterskich czynów. Zjazd, który entuzjastycznie potraktował wspomniany postulat, podjął w tej sprawie stosowną uchwałę. Przyjęto też, że kurs podchorążych w Cambridge Springs zamieniony zostanie w stałą szkołę wojskową. Ostatecznie, mimo usilnych zabiegów, Ameryka sprzeciwiła się przekształcaniu kadr sokolstwa w regularną armię, pozytywnie jednak oceniając intencje pomysłodawców projektu. Materiał był fragmentem książki Ramię Krzep, Ojczyźnie Służ, 135. rocznica powstania sokolstwa polskiego w Ameryce, pod redakcją Mirosława Filipiaka. Opracowanie histmag.org we współpracy z wydawnictwem IPN. Czytał Jakub Jagodziński. Zapraszamy do zakupu książki. Link znajdą Państwo w opisie materiału.